Są 2 minuty po północy. Dzisiaj jest środa, 3 sierpnia. Witam Was tutaj, cześć, to mam Znosz i zapraszam Was już teraz na kolejne wydanie Mniejsza z tym, bis. Witam Was tutaj, cześć, to mam Znosz i zapraszam Was już teraz na kolejne wydanie Mniejsza z tym, bis. I oczywiście to Mniejsza z tym jest nietypowo późno w nocy i zupełnie nie z tematów warszawskich, chociaż może niekoniecznie. Jest to tylko i wyłącznie materiał informacyjny dla Was, ponieważ zgodnie z tytułem pewnie widzieliście, stare logo kanału odchodzi w zapomnienie. Dokładnie, tutaj jest ludzik. Wy go nie zobaczycie, bo już jest ciemno. Jak zawsze coś nagram w ciemno. I to nie jest o północy, nie siedzę na drzewie o północy, ale jak dobrze widzicie, jestem w swoim domku na drzewie. Ale gdzie dokładnie się znajduję, już Wam pokazuję tutaj w kamerze. Drugiej. Proszę bardzo. Tu mamy awizo Znosza i to jest faktycznie ludzik, którego mogliście oglądać przez dosyć długi okres czasu. Ten ludzik naprawdę istnieje, chociaż to nie jest oryginalny. Oryginalny jest u mnie w domu, bo nie przewidziałem, że będę go potrzebować, ale tak, faktycznie wyglądał. I on jest trochę inny niż faktycznie w logo. Logo jest mniej więcej tak wygląda. Jest ścięty w jedną stronę. Osoby, które próbowały go odzylować, jakkolwiek dobrze o tym wiedzą. Ale wracając do podglądu, bo tu muszę się naświetlić w tego komputera. No to faktycznie ludzik odchodzi, jest parę przyczyn czemu. Jedno z takich, że kanał trochę już zmienił swój kierunek. Miałem tutaj prawie żadnej serii z LEGO. Przygoda Wiznosza odeszły. Przynajmniej w najbliższym czasie nie planuję, żeby się pojawił jakiś nowy materiał. Przynajmniej do urodzin. Co nie zmienia faktu, że już ludzik LEGO nie pasował od dłuższego czasu, bym powiedział, do kanału. O ile z nazwą też były dyskusje, żeby się zmieniło, ale ostatecznie mamy awizo Znosza i tak już pozostanie w najbliższym czasie. Nie zamierzam tego zmieniać. O tyle ludzik, no raczej nie zostanie z nami. Chyba, że oczywiście po 2 tygodniach stwierdzicie, że to jest niewybaczalna strata i przegłosujecie mnie, będzie tam w sondaż, czy wracamy, czy zostajemy z nowym logiem. Zobaczymy jeszcze, czy coś takiego opuszczę. Natomiast nie pozostawia to nic innego, jak Wam pokazać, na co się zmienia, ponieważ do tego momentu w filmie, nawet jeżeli odświeżycie stronę, nie ma nic, logo się nie zmieniło. Ja z Wami oglądam ten film, jestem zresztą pewnie na czacie, bo to jest premiera. Jeśli w tym momencie coś tam do mnie napiszecie, to najprawdopodobniej odpowiem, chociaż pewnie jestem ledwo żywy, jeśli mam internet, bo tutaj jest sała z tym akurat, gdzie jestem. Co nie zmienia faktu, że do tego momentu jeszcze nie zostało zaktualizowane logo i możecie cały czas się cieszyć połową nowego, raczej 33% nowego, 66% starego, raczej 67%. Ale dobrze, przyszedł czas. Długo nad tym logiem pracowaliśmy z grafikiem, bo jeśli nie wiecie, to grafik robi moje miniaturki. Ja tylko co po niektóre robię, tam mamy gorszy czas. Ale tak, faktycznie przyszedł czas, żeby to się zmieniło. No i proszę bardzo, oto i nowe logo. Możecie teraz zobaczyć, przyjrzeć się, pewnie jedyny raz, kiedy widzicie na ekranie takie duże logo tego formatu. Jestem ciekawy Waszych opinii, co o nim sądzicie. Napiszcie to w komentarzu, głównie nie na czacie. Na czacie też możecie jakieś swoje pierwsze reakcje, w komentarzach głównie, bo w komentarzu mogę później przeczytać, a czatu tak nie za bardzo, bo tam czat ponowne odtwarzanie nie zawsze działa to ładnie na YouTubie. Ale tak, na to się zmienia. Oczywiście nowe logo było tutaj zostało sfinansowane dzięki wspierającym. Za to bardzo dziękuję i oczywiście jeśli chcielibyście wspierać produkcję mojego kanału, no to zapraszam Was bardzo serdecznie. Jest opcja wspieraj obok subskrybuj, jak i również jest opcja podziękuj za konkretne filmy, które też możecie zobaczyć tam w niektórych filmach. To coś nowego, co YouTube dodał. Nie wiem, czy kiedykolwiek z tego korzystaliście. Ja wiem, że jest. I tam z tego pamiętam jakaś część środków, większa część oczywiście środków dochodzi do mnie poza tam jakimiś opłatami z finalizacji. To tak samo jest przy wspierających. Dobrze, no to byłoby na tyle z tych informacji.
Mam nadzieję, że Wam się podoba nowe logo i z nim pozostaniemy na co najmniej najbliższe 2 tygodnie, ale znaczy już sądzę, że nie będziemy zmieniać loga, ponieważ zamierzam zakupić parę rzeczy dzięki temu. Na przykład doskonale pewnie wiecie, jak wygląda mniejsza z tym i mam tutaj wytaczkę zazwyczaj przed sobą, gdzie teraz komputer jest z logiem jabłka. Ale zazwyczaj jednak tam jest zupełnie coś innego. Znaczy tutaj, jak mi widzicie, mam tu podgląd znowu. Już trochę ciemno faktycznie jest, ale tak, zamierzam parę rzeczy, na przykład jak Sykut występuje, Sykuta teraz trochę będzie więcej, no to on trzeba mikrofon i będzie kostka Awizynosza, więc w najbliższym czasach to też od wspierających będzie właśnie finansowane z tych środków. Także to będzie się mogło pojawić, jakieś kamizelki specjalne, eventowe, pomarańczowe, jak chodzę po zachodniej, żebyście mogli mnie zobaczyć, bo zawsze biorę od nich, ale pomarańczowej właśnie jeszcze takiej oficjalnej nie mam, pilot drona, Awizynosz, no, wszystko przede mną, jak i również coś może zobaczymy jeszcze więcej, także to już w najbliższym czasie, jakieś nowe gadżety, jakieś nowe wydruki, coś tam, jakieś konkursy, no zobaczymy co wyjdzie. Wiem tyle, że w najbliższych dniach nie wiem dokładnie co będziecie oglądać, bo filmu mam trochę na zapas nagranych, a ja w najbliższych dniach jestem, tak bym powiedział, dosyć mocno zajęty wszelakimi sprawami, no prywatno-biznesowymi, żebym tak powiedział. Co nie zmienia faktu, że jeśli taki film Wam się podobał, to możecie zostawić łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej takich materiałów, jak mniejsza z tym, którego to jest oczywiście podseria, możecie kliknąć subskrybuj i ten dzwoneczek. Patrzę, jakiś komar mi już lata. No i do zobaczenia już wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Kolejna mniejsza z tym będzie najprawdopodobniej, jak mi się uda, w piątek. Chociaż jak teraz myślę, to w piątek mnie prawie cały dzień nie mam w domu, a ja mniejsza z tym nagrywam tego samego dnia, kiedy to jest emitowane. Więc mniejsza z tym spodziewajcie się w sobotę. Siłą rzeczy po prostu musiałbym to nagrać w czwartek, a to już jest mało, tak praktycznie przed weekendem nagrywam na mniejsza z tym, więc faktycznie rzeczy nie będę robić. Ale to jeszcze zobaczymy. No i w najbliższych dniach zobaczycie parę warszawskich inwestycji, jak tam Rondo Dymowskiego, podsumowania. Dużo podsumowań jest przed nami, metro Bemowo, metro Karolin to już nie podsumowanie, metro Brudno też czeka. Prosiliście mnie tam, żebym nagrał linię kolejową właśnie na Wawrze i Pradze, jak tam się buduje, więc tym się zajmę. Marsa trzeba wrócić do niego, jak i również pewna trasa drogi ekspresowej, tak zwana S7. Będzie na kanale, bardzo się namęczyłem, żeby to nagrać w całości, ale będziecie mieli cały odcinek budowany. Nie tylko ten krótki fragment, który niedługo będzie oddany, ale cały do Tarczyna. Od Warszawy oczywiście. No, tam przy lotnisku to były problemy z lataniem. Ale ostatecznie wszystko się udało. Dobrze, do zobaczenia już niedługo. Od długie te mniejsza z tym wyszła, jak zawsze. Rozgaduję się i tyle by z tego było. No to jeszcze raz na sam koniec pozostawiam Was, nietypowo nie z ekranami końcowymi, a z nowym logiem. Oczywiście logo Awizylandii też w najbliższym czasie będzie zaktualizowane, jak i logo baneru i inne pozostałe rzeczy, które też mają, posiadają loga, będą aktualizowane. Co do w intrach stare logo będzie się utrzymać dłużej, no bo tam po prostu muszę cały film zedytować, żeby było po nowemu, a niektórych int nawet nie mam na nowym komputerze jeszcze przerzuconych, i muszę je na nowo stworzyć. Dlatego na przykład w warszawskiej średnicy 2050 cały czas jest zima. Bo po prostu nie miałem okazji dobić tego na nowym komputerze, a od tego już nie mam dostępu. Także jeszcze chwilę poczekacie. No i oczywiście mazowieckie inwestycje już niedługo uzyskają swoje pierwsze intro. Bardzo czekałem na to, bo bardzo dużo już serii będzie z mazowieckich inwestycji, jak i również parę współpracy, może w najbliższym czasie wąskotorowych, uda się powiązać z ciekawymi seriami. Dobrze, dosyć tego gadania, dosyć o najbliższym czasie. Oczywiście filmy, które chcielibyście zobaczyć w najbliższym czasie, jakieś inwestycje, o których ja nie wiem, z całego Mazowsza możecie mi pisać naprawdę mniej więcej, no tak, może inaczej. Do 40-50 km od Warszawy, chyba że gdzieś niedaleko jakiejś linii kolejowej, gdzie jeżdżą KM-ki, możecie mi pisać o inwestycjach. Ja chętnie takie rzeczy mogę nagrać, zdecenzować dla Was i pokazać w najbliższych materiałach. Czekam na Was w komentarzach, jak i również z opiniami o nowym logu. Do zobaczenia już wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Cześć!